Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego. Zaczynamy, słuchajcie, od sprawdzenia możliwości tygodnia. Zweryfikujemy sobie wszystko, co tam w trawie piszczy, zobaczymy. Następnie skoncentrujemy się trochę na świecie materialnym, na prozie życia, na świecie rzeczywistym, czyli zobaczymy wskazówkę od kart w zakresie finansów, pracy, biznesu, wszystkiego tego, co dla Was jest związane z materią właśnie. Następnie odpowiemy sobie na pytanie, jak dostać to, czego chcesz. To Ty wiesz, czego chcesz, droga rybo, a karty nam podpowiedzą, jak dostać to, czego chcesz. I na końcu miłość. Takie przydatne raczej informacje, czyli oczekiwania Wasze względem Waszej osoby. Ja nie wiem, kim jest Wasza osoba, to może być, to Wy ją macie w głowie bądź w sercu, albo i tu. To może być znajomość platoniczna, to może być partner, to może być osoba, z którą się rozstaliście. W każdym razie zobaczymy oczekiwania. Rozstaliście, ale jeszcze coś Was łączy. Dobra. Piękne. To jest tak, to jest jakaś iluzja bycia uwięzionym w jakiejś konkretnej sytuacji, z której trzeba wyjść, po prostu wyjść, nie jest tak, jak Ci się wydaje, nic na to nie wskazuje, znaczy wokół Ciebie dużo się dzieje, dużo dobrego, dużo obfitości, dużo zadowolenia, dużo szczęścia, jest projekt jakiś zakończony sukcesem, ale w głowie jest jakaś obawa. Niepotrzebna, uważam, ponieważ nic się tutaj jakby w kartach nie pokazuje jako negatywne, więc uważaj na takie, powiedziałbym, czarnowictwo, na te przepowiednie takie, powiedziałbym, ciemne, samospełniające się i tak dalej, bo to jest troszkę ostrzeżenie, tak bym to określiła. I też, szczerze mówiąc, po prostu ciesz się chwilą, bo w tej ósemce mieczy tutaj jest, to jest dla Ciebie wskazówka, jak dla mnie, która mówi, że no, powiem Ci tak, może będzie taka sytuacja w przyszłym tygodniu, że trzeba będzie dać, nie chodzi o to, żeby wchodzić w rolę ofiary, tak, ale być może trzeba będzie dać komuś odczuć, że ta osoba swoją pewnością siebie, swoim egocentryzmem, swoją, powiedziałabym, nieroztropnością jakąś w słowie lub w czynie posunęła się za daleko. I chodzi o to, żeby dać jej o tym znać. Natomiast reasumując już całą resztę, w ogóle energia tygodnia dla Ciebie jest bardzo przyjemna. Wydaje mi się, że pokazuje się tutaj no, szansa na sukces, ale w takim znaczeniu, że miejsce, które mam stworzone, w którym żyję, w którym pracuję, w którym funkcjonuję, przynosi mi spokój, przynosi mi obfitość, tak? Jest zadowolenie z tego, co się dzieje, coś nade mną czuwa i to piękne. Więc na tym się buduj, bo bądź świadoma, droga rybo, że masz w sobie, tak Cię widzą inni, być może masę ciepła, masę wdzięku, masę takiej pewności siebie, tak, że jesteś motywatorem dla innych być może, tak, więc jesteś postrzegana jako osoba niezależna, jako osoba bardzo kreatywna, więc doceniaj siebie bardziej, po co te ciemne myśli, jeśli na chwilę przyjdą, to niech za chwilę odejdą, bardzo proszę. To, co ważne, dla Ciebie w przyszłym tygodniu to robić plany na przyszłość z nadzieją, że one się zrealizują, dosłownie, że nowy rok, nowe możliwości, nowy czas dla mnie i chodzi o to, żeby robić długoterminowe, oparte na pozytywnych założeniach, długoterminowe plany, tak? O pozytywne, optymistyczne założenia nie oznaczają, że coś się nie skiepści po drodze, ale oznaczają tyle, że jesteśmy w stanie zidentyfikować je i wiemy, że sobie z nimi poradzimy, ok? Taka jest dla Ciebie, że tak powiem, informacja na przyszły tydzień. Rób na przyszły rok, przede wszystkim uwierz, że jesteś na właściwej ścieżce, na właściwej drodze, że decyzje, które podjęłaś, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś, one były dla Ciebie właściwe. A po drugie, rób pozytywne, optymistyczne, długofalowe plany. I pamiętaj, bo jakby pokazuje się nam dziewiątka buław jako wskazówka, o czym powinnaś szczególnie pamiętać, że przede wszystkim ważna, pomimo tego lęku, który się gdzieś tam troszeczkę w myślach przez chwilę pojawi, ważna jest odwaga Twoja, którą trzeba wykazać w najbliższym czasie, chociażby a propos tych planów, które się pokazały, które tutaj moim zdaniem potrzebują ugruntowania.
Ważne są również, ważna jest ochrona tego, co do tej pory stworzyłaś, co przyniosło ci i przynosi ten spokój, tą obfitość, to zadowolenie, tak? Że jeśli pracowałaś nad jakimś projektem, który właśnie się kończył, twoim zadaniem jest później, nie wiem, ochrona na przykład praw autorskich do tego projektu. Takie informacje jeszcze im przychodzą do głowy, tak? W każdym razie nie poddaję się, działam z odwagą, to jest wasze motto. I robię naprawdę pozytywne, długoterminowe plany, tak jak powiedziałam, to nie znaczy, że one mają być totalnie jakby bezrefleksyjne, czyli zakładają tylko i wyłącznie dobre, pozytywne rozstrzygnięcia, nic się nie skiepszy, nikt się nie skomplikuje. Nie, ale jak coś się skomplikuje, to wiem, że sobie poradzę. I to jest dla was informacja. Idziemy dalej. O świecie rzeczywistym. Bardziej jeszcze rzeczywistym. Czyli słuchajcie, wskazówka, finanse, praca. Ważna jest twoja niezależność. Staraj się, no z jakiegoś powodu się to pokazuje jako ważne, zarządzać własnymi środkami, własnymi zasobami, zadbać o wzmocnienie swojej własnej niezależności, żeby za bardzo nie polegać na innych. No wiecie, do pewnego momentu tak sobie myślę, tak? Jakiegoś ustalonego punktu. Ale chodzi o wzmacnianie swojej własnej niezależności, zarządzanie pieniędzmi samodzielnie być może i wzmacnianie niezależności, ponieważ to gwarantuje ci bezpieczeństwo. I to się pokazuje jako ważne. Jak otrzymać to, czego chcesz, droga rybo? Co tutaj karty mają nam do powiedzenia? Jak otrzymać to, czego chcesz? Uważaj, znaczy tak, musisz ze swojego życia wywalić toksycznych ludzi, po prostu toksycznych ludzi. Tych, którzy na przykład, to jest przykład tylko, ja nie twierdzę, że tak jest w waszym życiu. Osoby, które ciągle biorą od ciebie, w zamian nie dają nic. Tak? Po prostu wywalić ze swojego życia, no w tym znaczeniu, nie wiem, wy wiecie najlepiej, zablokować kontakt, nie kontaktować się i tutaj się koleżaneczki pokazują akurat u was. Dla każdego z nas kwestia toksyczności jest zupełnie czymś inna. To jest w ogóle słowo, którego miałam nie używać od nowego roku, więc może nazwijmy to inaczej. Idziesz w dobrą stronę, droga rybo, dostaniesz to, czego chcesz, ponieważ masz wszystko, czego ci potrzeba. I możesz mieć wszystko, czego chcesz. Jedyne, co uważam, może być blokujące, to osoby, które mają taką, a nie inną ludzką naturę, że pod płaszczykiem znajomości, przyjaźni, koleżeństwa kryje się jakiś dualizm. I ten dualizm jest niezdrowy dla całej sytuacji. One mogą sabotować twoje wybory, one mogą sabotować twoją drogę lub no po prostu robić różne rzeczy, które będą wprowadzały niepotrzebne komplikacje. Więc tutaj karty sugerują, jak dostać to, czego chcesz, droga rybo. Idziesz w dobrą stronę, masz wszystko, czego potrzebujesz, zdobędziesz wszystko, czego ci jeszcze potrzeba. Odetnij od siebie niezdrowe znajomości. Po prostu zwróć uwagę na ludzi, którzy więcej biorą niż dają. To jest niezdrowe. Znaczy to się okaże być niezdrowe, tak? Gdzie na przykład, wiesz, no kontaktują się z tobą tylko jak czegoś potrzebują od ciebie, tak? To jest tutaj jeszcze taka informacja. No dobra. Mamy znowu kartę gwiazdy. I mamy kartę umiarkowania. Okej. Jeśli chodzi o oczekiwania wasze względem waszej osoby, tej, o której myślicie, to wasze oczekiwanie jest trochę bardzo fajne. Znaczy, to jest trochę energia z gatunku, że oczekujesz uczucia pełnego ciepła, pełnego zrozumienia, takiego wręcz balsamicznego, uzdrawiającego. Ale też oczekujesz, że ta osoba, z którą masz do czynienia, że ona sama zrozumie swoje własne uczucia. I wtedy być może będziesz tego mógłbyś oczekiwać, moim zdaniem, mogłabyś oczekiwać, że ona sama zrozumie swoje własne uczucia i wtedy będzie wam się łatwiej porozumieć. Ona z kolei pokazuje się jako ktoś, kto jest bardzo przyjacielsko nastawiony do ciebie,
dosyć prostolinijna osoba, powiedziałabym, zachowująca umiar w pewnych sytuacjach, w tym co robi, w tym co mówi, no więc jakby być może ta osoba ma takie oczekiwania względem ciebie, że w pewnych sytuacjach zachowasz umiar, że zrobicie razem coś małego, jakieś proste rzeczy, że to nie muszą być wielkie wyczynowe historie, bo akurat ci ludzie tutaj, zobacz, razem oni są w miejscu, chyba w domu, z tyłu jest akurat lodówka, robią razem ciasto ze swoim dzieckiem, tak? Czyli robią jakieś małe, fajne rzeczy, proste przyjemności, cieszą się zwyczajnym dniem, więc być może takie są właśnie oczekiwania twojej osoby. Dziękuję wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.